Witam Was w czwartym odcinku podcastu Historie Biblijne. W tej audycji omawiam mniej znane postacie z Biblii. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o Asachelu, siostrzeńcu Dawida. Jest to początek takiej miniserii, bo chciałbym w kolejnych odcinkach nagrać także biografię Abishaja i Joaba, a więc chciałbym omówić wszystkich trzech siostrzeńców Dawida. Ponieważ biografia Asahela jest najkrótsza, to połączę ją z biografią siostry Dawida, czyli Cerui. Później przy omawianiu Abishaja i Joaba nie będę już powtarzał biografii ich matki. Tak więc dzisiaj historia Asahela, siostrzeńca Dawida oraz jego matki Cerui, siostry Dawida. Ojciec Dawida, czyli Jesse, ożenił się z kobietą, jej imienia nie znamy, kobietą, której mąż umarł. Ta kobieta, czyli matka Dawida, przed małżeństwem z Jesem miała już męża, Hasza. Urodziła mu dwie córki, Ceruje i Abigail. Ceruja miała trzech synów, a Abigail jednego. Ceruja musiała więc być dużo starsza od Dawida. Byli oni rodzeństwem właśnie poprzez matkę. Ta najpierw urodziła Ceruje, później Abigail, później zmarł jej mąż, a ona wyszła za mąż za Jessego i jemu urodziła aż ośmiu synów. I Dawid był tym ósmym najmłodszym. Tak więc, synowie Cerui, których będę teraz omawiać, byli w wieku swojego wujka Dawida. Dawid był dla nich wujkiem, ale prawdopodobnie byli rówieśnikami, albo byli zbliżeni wiekiem. Gdy Biblia mówi o tych trzech siostrzeńcach Dawida, zawsze nazywa ich synami Cerui. Dlaczego nie wymieniono i nazwiska ich ojca, bo taki zwyczaj był, bo podawano, że imię, a potem syn tego. A tutaj w tym wypadku nazywano tych trzech synami Cerui. Być może było tak dlatego, że chciano podkreślić ich więzy rodzinne z Dawidem. Innym powodem może być fakt, że ich ojciec już nie żył, o czym za chwilę sobie powiemy. Przejdźmy teraz do tych siostrzeńców Dawida, a szczególnie do Asahela, bo na nim się dzisiaj skupimy. Gdy Dawid uciekał przed Saulem, przybyła do niego rodzina. Starszych krewnych Dawid oddał pod opiekę króla Moabu. Tak więc, zarówno ojciec Dawida, jak i jego matka znaleźli się pod opieką króla Moabu. Przypominam, że Dawid i Ceruja mieli właśnie wspólną matkę. Natomiast młodsi członkowie rodziny Dawida przyłączyli się do jego oddziału. Między innymi także Asahel. Był on najmłodszym siostrzeńcem Dawida, ale wyróżniał się czymś szczególnym. Był najszybszym biegaczem. To była jego zaleta, to było to, co go wyróżniało, ale niestety to było także to, co doprowadziło go do zguby. Po śmierci króla Saula, Dawid zaczął rządzić w Hebronie tam była jego stolica. Jednak wuj Saula, Abner, który był także dowódcą wojska Saula, obwołał królem Izboszeta, syna Saula. Ciekawe dlaczego Saul zginął w bitwie, a Abner nie zginął. To taka ciekawostka, Biblia na ten temat nie odpowiada. Być może Abner uciekł z tamtej bitwy, za chwilę będziemy mówić o innej jego ucieczce, ale to takie pytanie na boku. W każdym bądź razie w Izraelu było teraz dwóch królów. Dawid rządził w Hebronie, gdzie wspierało go tylko plemię Judy, a Izboszet rządził nad pozostałymi jedenastoma plemionami. Został on obwołany królem przez Abnera, został obwołany królem w mieście Machanaim, które było po wschodniej części Jordanu. Gdy doszło do wojny, wojskami Isboszeta, syna Saula, dowodził Abner, a wojskami Dawida dowodził Joab, syn Cerui. Do bitwy doszło pod Gibeonem to jest to miasto, które podczas podboju ziemi obiecanej zawarło sojusz z Jozułem. Wprawdzie Gibeonici zrobili to oszukując Izraelitów, ale Jozue dotrzymał słowa i później nawet bronił Gibeonu. Teraz właśnie tam doszło do walki między siłami Abnera i Joaba. Najpierw walkę próbowano rozstrzygnąć poprzez swego rodzaju turniej, każda strona dała po 12 wojowników, niestety wszystkich 24 wojowników zginęło, zabijając siebie nawzajem. Wtedy rozegrała się bitwa, którą wygrał Joab. Abner i jego żołnierze zaczęli uciekać. Wtedy szybko nogi brat Joaba, Asahel, postanowił wsławić się i złapać albo może nawet zabić dowódcę przeciwnej strony, czyli Abnera. W drugiej księdze Samuela, rozdziale drugim, czytamy, że Abner uciekał, ale nie był w stanie uciec szybko nogiemu Asachelowi. Prosił go więc dwukrotnie, aby ten schwytał sobie jakiegoś innego żołnierza. Powiedział: Schwytaj sobie jednego z młodzieńców. Za drugim razem zagroził, że będzie musiał zabić Asachela. I jak wtedy spojrzy w oczy jego bratu Joabowi? Asachel jednak go nie posłuchał i dalej go gonił. Co się wtedy stało? Możemy wyobrazić sobie tą sytuację. Abner ucieka, trzyma w dłoni włócznie i być może Asahel wyobrażał sobie, że w pewnym momencie się Abner zatrzyma i będzie chciał tą włócznią go zaatakować. Abner był jednak doświadczonym wojownikiem i zrobił coś, czego Asahel się nie spodziewał: przebił go odwrotnym końcem swojej włóczni. Tak więc Abner nie obrócił się i nie ustawił się przodem do Asahela, nie ustawił się przodem, tak aby przebić go przodem swojej włóczni, ale po prostu w pewnym momencie się zatrzymał i uderzył w tył tyłem swojej włóczni, tym tempym końcem, i tak przebił właśnie Asahela. Trzeba chyba powiedzieć, że musiała to być dość bolesna śmierć, zostać przebitym nie tym ostrym końcem włóczni, tak niestety właśnie zakończyło się życie Asahela. Na tym w zasadzie kończy się historia Asahela. Co się dalej wydarzyło, bo śmierć Asahela miała duży wpływ na dalsze wydarzenia, to będziecie mogli usłyszeć w kolejnym odcinku, w którym omówię postać Aba, czyli brata Asahela i dowódcy podczas tej bitwy. Asahel został pochowany w grobie swojego ojca w Betlejem, tak więc ojciec Asahela już nie żył. I to być może jest właśnie ten powód, dla którego Asachela i jego dwóch braci nazywano synami Cerui. Ostatnia wzmianka w Biblii dotycząca Asachela dotyczy czwartego oddziału, który stworzył Dawid. Może przypomnę, że Dawid podzielił swoją armię na dwanaście części i w czasach pokoju tylko jeden oddział naraz pełnił swoje obowiązki. Dawid lubił takie porządki, na przykład kapłanów podzielił aż na dwadzieścia cztery oddziały. Żołnierze byli podzieleni na 12 oddziałów i każdy służył w jednym miesiącu, a resztę mógł spędzić u siebie, doglądając roli, doglądając może owiec czy jakichś innych swoich rzeczy. Oddział Asahela był czwarty i pełnił swoje obowiązki w czwartym miesiącu. Po śmierci Asachela tym oddziałem dowodził jego syn Zebadiarz. Asahel był jednym z najodważniejszych wojowników Dawida. Był wymieniany jako pierwszy z trzydziestki wojowników Dawida. Była to chyba grupa najwcześniejszych i najdzielniejszych żołnierzy, którzy walczyli z Dawidem jeszcze w czasach, kiedy uciekał przed Saulem. Podsumowując, Asahel był najmłodszym synem Ceruhi, przyrodniej siostry Dawida. Znany był nie tylko z waleczności, ale także z tego, że był najszybszym wojownikiem. Ta szybkość dała mu możliwość doścignięcia uciekającego Abnera, niestety właśnie to stało się powodem jego śmierci. Abner był starszy i wolniejszy, ale bardziej doświadczony. Myślę, że to jest taka nauka dla młodych ludzi. Młodzi czasami lekceważą starszych, u których wiek sprawił, że stracili może siły fizyczne, stracili szybkość, Czasami, zobaczmy, jednak doświadczenie może okazać się cenniejsze niż młodzieńcza siła i szybkość. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli interesuje Was historia, to zachęcam Was do posłuchania podcastów Historia według dzieci oraz podcastu tego dnia. Ja już się teraz z Wami żegnam, do usłyszenia.